Witajcie przyjaciele. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów odnośnie obecnej sytuacji i poczucia bezpieczeństwa ludzi. Chciałem też powiedzieć o tym, kim w tym wszystkim jestem ja, kim się czuję ja jako syn ojca, jako syn tego, który jest tak naprawdę władcą całej tej ziemi i do którego wszystko należy. Przyjaciele, znacie zapewne taki tekst pod tytułem Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Kiedy wypowiadasz taką formułę każdą niedzielę, no to znaczyłoby to, że nazywasz się dzieckiem Bożym. Ale teraz, jeśli nazywasz się dzieckiem, no to znaczyć to musi, że masz swojego ojca. A jeśli masz swojego ojca, to ważne jest to, kim dla ciebie ten ojciec jest. Przyjaciele, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Zatem wszelkie cechy ojcostwa są człowiekowi bardzo dobrze znane. To nie jest tak, że ten Bóg nie dał się poznać. To nie jest tak, że ten Ojciec Niebiański, my nie wiemy, jaki On jest, my się tego nie dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się. A skąd? Stąd, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Zatem jeśli ty jesteś normalnym ojcem, dorastasz i stajesz się ojcem, to wszystkie cechy ojca, które ty masz w sobie, są podobne i są na obraz Boga, na obraz tego Ojca, od którego wszystko pochodzi. Zatem cechy Ojca, normalnego Ojca ma każdy człowiek, który dorasta do bycia Ojcem. Zatem czego pragnie Ojciec? Czego pragnie Ojciec dla swojego dziecka? To jest dla was na pewno oczywiste, ponieważ wielu z was ma dzieci, wielu z was wie, czego pragnie dla swoich dzieci. I to są normalne, zdrowe cechy ojca. Przede wszystkim, jeśli jesteś ojcem, to chcesz, zapewniasz swojemu dziecku bezpieczeństwo, a twoje dziecko ma poczucie bezpieczeństwa. Przyjaciele, dokładnie to samo przełożenie jest w rzeczywistości Ojciec niebiański, a syn tutaj na ziemi, czyli ktoś taki jak ja. Przyjaciele, ale żeby poznać ojca i żeby czuć się w nim bezpiecznie, aby mieć to poczucie bezpieczeństwa, można do tego ojca dostać się w jeden, jedyny sposób. I drogą do ojca, każdy z was zapewne wie i o tym słyszał, jest Jezus Chrystus. Ja, czując się na tym świecie niebezpiecznie, kiedy żyłem w grzechu, kiedy nie wiedziałem, kim jest mój ojciec, kiedy tak naprawdę wiedziałem, że czekam, zrozumiałem to, że czeka mnie kara za każdy mój grzech, ja szukałem ojca. Ja szukałem tego Boga, o którym słyszałem od małego. I okazało się, że znaleźć go mogłem tylko w jedyny sposób. Ten ojciec kochający dał swojego syna, Jezusa, który przyszedł tutaj na ziemię i wziął grzech całej ludzkości. Wziął grzech całej ludzkości. Wziął mój grzech na siebie i umarł za mnie po to, abym ja miał życie wieczne. Ja uwierzyłem w tą prostą prawdę i stałem się automatycznie synem królestwa. Automatycznie zrozumiałem, że idę do nieba i jednocześnie zrozumiałem to, że nie muszę się bać, bo skoro idę do nieba, to śmierć nie jest w stanie mnie przerazić. Przyjaciele, jedyna droga do odnalezienia poczucia bezpieczeństwa, do bycia bezpiecznym prawdziwie, jest przez Jezusa. Nie mówcie, że drogą do Jezusa jest ktokolwiek inny, bo to bzdura diabelska. I okazuje się, że jeżeli ty szukasz jeszcze drogi do Jezusa, to jesteś dzisiaj w tym miejscu na ziemi, w braku poczucia bezpieczeństwa i boisz się i razem ze wszystkimi ludźmi, którzy drżą ze strachu, bo jakiś niby wirus panuje, ty drżysz razem z nimi. Ale ja tutaj jestem po to, aby powiedzieć ci o tym, że ja nie drżę, ponieważ znam swojego ojca.
ponieważ ja się czuję synem, dlatego że Jezus Chrystus zapewnił mi to, abym ja dzisiaj został obmyty z wszelkich grzechów, stał się zbawiony raz na zawsze i mógł się czuć synem. To mi zapewnił Jezus. I to dzisiaj poselstwo kieruję do ciebie. Być może poznałeś Jezusa. Być może uznałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale to, że Go uznałeś, to jeszcze za mało. Bo Jezusa można uznać, ale można nie poznać. Ja w swoim życiu, kiedy uznałem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to zdecydowałem się na to, że pójdę za Nim. Zdecydowałem się na to, że ten Mistrz, który oddał za mnie życie, jest godzien uwagi, jest godzien tego, aby rozważać to, co On robi, to, co On czuł, to, co On myślał, to, jak się zachowywał, gdyż Jezus stał się moim wzorcem. I dlatego, że On się stał moim wzorcem, ja zacząłem się Nim interesować. A dzięki temu, że się Nim interesowałem, zacząłem Go poznawać. A kiedy zacząłem poznawać Jezusa, moje poczucie bezpieczeństwa rosło. Przyjaciele, to poznawanie to się nazywa osobista i indywidualna relacja. Kiedy zapragniesz Jezusa w swoim życiu, wtedy twoje życie niewątpliwie zacznie się zmieniać. Życzę ci tego dzisiaj, w tych czasach strachu patologicznego, który nie ma nic wspólnego z Bogiem i który jest zaprzeczeniem Jego poznania. Ty możesz odwrócić się od tego i pójść za Jezusem. Jeśli pójdziesz za Jezusem, to gwarantuję ci, że tak jak ja, będziesz się czuł bezpiecznie i odziedziczysz niebo, i odziedziczysz zbawienie tu na ziemi, i doświadczysz tego zbawienia. Amen.